21 dzień marca 2004 roku, 23 kryterium masów polskich i żużlowych imienia Mieczysława Połukarda. Impreza, która corocznie rozpoczyna oficjalnie sezon żużlowy w Polsce. Dziś na torze Górskiego Towarzystwa Żużlowego Polonia 16 zawodników plus dwóch rezerwowych. Nie ma triumfatora poprzedniego kryterium, Tomasza Goloba, nie ma również Jacka Goloba, zawodników Unitarnów, nie ma także Jarosława Hampela. Ci trzej zawodnicy walczą dziś w meczu sparingowym, ale mamy 16 najlepszych w Polsce zaproszonych do tego turnieju żużlowców. Zobaczymy dzisiaj Jacka Krzyżaniaka, BTŻ Polonia Bydgoszcz z numerem pierwszym, z numerem drugim pojedzie Rafał Dobrowski, Unia Leszno, z trzecim Tomasz Bajerski, Zapatora Adriany Toruń, numer czwarty ma indywidualny mistrz Polski z 15 sierpnia ubiegłego roku, Runę Holta, CKM Włókniarz Częstochowa, piątkę ma Michał Robacki, BTŻ Polonia Bydgoszcz, szóstkę Rafał Kurmański, ZKŻ Zielona Góra, z siódemką pojedzie Sebastian Ułamek, CKM Włókniarz Częstochowa, ósemka to Tomasz Chrzanowski, Lotos Wybrzeże Gdańsk, dziewiątkę ma Wiesław Jaguś, Apator Adriana Toruń, dziesiątkę Piotr Protasiewicz, Apator Adriana Toruń, Andy Smith z numerem 11 z BTŻ-u Polonia Bydgoszcz, z dwunastką Krzysztof Kasprzak, Unia Leszno, trzynastkę ma Dariusz Fijałkowski, BTŻ Polonia Bydgoszcz, który zastępuje Grzegorza Walaska w tym turnieju, Mirosław Kowalik, BTŻ Polonia Bydgoszcz numer 14, Tomasz Jędrzejak, KM Ostrów Wielkopolski z numerem 15, Robert Sawina, GTŻ Kunter Grudziądz z numerem 16. Szkoda tylko, jeśli mogę pozwolić sobie na osobistą refleksję, że tak mało widzów przyszło, bo na warunki bydgoskie 2-3 tysiące, 4 tysiące to bardzo mało. Być może właśnie brak braci Golowych, być może niepewna pogoda, chociaż w tej chwili zaświeciło nam słońce. W każdym razie, proszę Państwa, za moment pierwszy wyścig dzisiejszego kryterium i z pewnością będą duże emocje. Najpierw jednak zajrzyjmy do parkingu maszyn i zapytajmy, co na początku sezonu mówią nasi zawodnicy. Na pewno ktoś dzisiaj wygra. Jedziesz na 16 zawodników i z tej 16 ktoś staje na najwyższym stopniu podium. Powiem szczerze, bardzo mało jazdy było w tym roku. Warunki pogodowe takie są, a nie inne. I powiem szczerze, że jeszcze nie jechałem spod taśmy czterech kółek na meczu. Jest to mój pierwszy turniej, pierwszy biegi w ogóle, także no nie jest najlepiej, ale wierzę, że do meczu ligowego pierwszego odjadę więcej meczy. Jesteś zaliczany do faworytów dzisiejszego kryterium. A kto mnie wytypował? nie, to cieszę się. Zaczynam odczuwać presję, rzeczywiście. Chciałbym dobrze się pokazać, może nie tyle, żeby to wygrać, ale dobrze pojechać, żebym miał jakąś dobrą nadzieję na przyszłe mecze ligowe. Prawda jest to, że to są pierwsze zawody, które się liczą. Chciałbym jak najlepiej wypaść. Moje przygotowania, praktycznie tydzień na torze jazdy, to myślę, że mi wystarczyło, żeby dzisiaj jak najlepiej się pokazać. Pierwszy wyścig dzisiejszego turnieju zobaczymy Jacka Krzyżaniaka w kasku czerwonym, Rafała Dobrowskiego w niebieskim, Tomasza Bajerskiego w białym i Runę Holtę w żółtym. Wystartowali mimo opadu deszczu. Tor w Bydgoszczy jest przygotowany znakomicie. Na razie Tomasz Bajerski na prowadzeniu, tuż za nim Runę Holta, Jacek Krzyżaniak blisko wewnętrznej krawędzi toru na trzeciej pozycji, a zamyka stawkę Rafał Dobrowski. No,
Mariusz Działkowski ze sprzętem udało się przygotować motocykl, a tymczasem Mirosław Kowalik, do którego w ubiegłym roku było wiele pretensji, że jedzie nie brawo, wręcz słabo, w tym wyścigu czwartym bardzo ładnie przedostał się z drugiej pozycji na pierwszą, tuż za nim Tomasz Jędrzejak. Trzeci jest Robert Sawina, ale po wewnętrznej atakował Dariusz Fijałkowski. No i jeśli Mirosław Kowalik zademonstruje taką formę jak w tym wyścigu w rozgrywkach ligowych, być może bydgoszczanie sprawią niejedną niespodziankę w rywalizacji z mocniejszymi zespołami Ekstraligi. Mirosław Kowalik, 3 punkty, 2 punkty dla Tomasza Jędrzejaka, 1 punkt to był Dariusz Fijałkowski, a na zdefektowanym motocyklu teraz zmierza do mety Robert Sawina. Mirosław Kowalik w kasku czerwonym, Piotr Protasiewicz w niebieskim, Rafał Kurwański w żółtym, Rafał Dobrucki w białym. Mirosław Kowalik w pierwszym starcie zasygnalizował znakomitą już formę. Właśnie Mirosław Kowalik na prowadzeniu. Rafał Dobrucki teraz na proste, jednak szybszy po wewnętrznej atakuje Piotr Protasiewicz. Kurmański z kolei próbuje objechać Protasiewicza. Ten drugi start dla zawodników z pewnością będzie lepszy. Mieli możliwość wykonania 4 kółek w pierwszych startach. Tak doświadczeni zawodnicy wiedzą, co trzeba poprawić. Jaką zębatkę, jakie przełożenie zastosować. Rafał Dobrucki, który w pierwszym starcie przyjechał ostatni, w tej chwili na prowadzeniu. Mirosław Kowalik, zwycięzca w swoim pierwszym wyścigu, tym razem drugi, ale cały czas goniony jest bydgoszczanin przez żużlowca Patera Adriany Toruń, Piotra Protasiewicza. Gorzej Rafał Kurwański. 3 punkty dla Dobruckiego, 2 dla Kowalika, 1 dla Protasiewicza. Kurmański podobnie. W biegu siódmym zobaczymy w kasku czerwonym Andy'ego Smitha, w kasku niebieskim Tomasza Jędrzejaka, w żółtym Tomasza Bajerskiego i w białym Sebastiana Ułamka. Tomasz Bajerski pierwszy swój start wygrał. Ułamek był drugi za Krzanowskim i należy się spodziewać, że także w tym wyścigu ci dwaj żużlowcy odegrają znaczącą rolę, ale na prowadzenie Tomasz Jędrzejak. Teraz atak do wewnętrznej Tomasza Bajerskiego. Bardzo ostro, bardzo szybko Tomasz Bajerski ją prowadzi. Bajerski, Jędrzejak, Andy Smith. I na czwartej pozycji Sebastian Ułamek. Zbierają punkty żużlowcy z regionu. Tomasz Bajerski, jeśli wygra w wyścigu siódmym, który właśnie oglądamy, będzie miał komplet po dwóch startach. A teraz piękny atak Andy'ego Smitha. Andy Smith jest drugi. Mówiłem o tym, że nazywano go kieszonkową rakietą, ale nazywano także małym wojownikiem i właśnie fragment swoich umiejętności Andy zaprezentował w biegu siódmym. Zbliża się do Tomasza Bajerskiego, walczy do ostatnich metrów, jednak Tomasz Bajerski pierwszy, Andy Smith drugi. Na trzecim miejscu zameldował się Sebastian Ułamek, a na czwartym Tomasz Jędrzejak. Wyścig ósmy, Rune Holta, CKM, również Częstochowa, kask czerwony, Tomasz Szanowski, Dobry Gdańsk, kask niebieski, Krzysztof Kasprzak, Unia-Leszno, w kasku białym i Robert Sawina, Pieterze, Kunter, Gruniąc, w kasku żółtym. Szanowski ma do tej pory 3 punkty, tyle samo Krzysztof Kasprzak. Rune Holta, pierwszy spod taśmy. Krzysztof Kasprzak tuż za nim, teraz na proste, jednak szybszy motocykl leszczynianina. Krzysztof Kasprzak, Rune Holta, Robert Sawina i Tomasz Krzanowski. Tym razem zamyka stawkę żużlowców, ale z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Niezbyt daleko uciekł mu Grudziądz za nim. Jest szansa na atak. A Krzysztof Kasprzak zmierza po drugie swoje zwycięstwo w dzisiejszym kryterium asów.
wyobrażam sobie złość i Kasprzaka juniora, i Kasprzaka seniora na prowadzeniu defekt. To wielki dramat. Tym samym wygrywa Rune Holta. Robert Sawina jest drugi, a trzeci Tomasz Szanowski. Trzy punkty na swoim koncie po dwóch startach ma Rafał Dobrucki. W wyścigu 10 pojedzie w kasku żółtym, bez punktu Michał Robacki, pojedzie w kasku niebieskim. Krzysztof Kasprzak, 3 punkty, a mógł mieć 6, gdyby nie defekt w drugim starcie. Kasprzak pojedzie w kasku czerwonym i Tomasz Jędrzejak, 2 punkty po dwóch startach w kasku białym. Na razie bez straty punktu Tomasz Bajerski, ale to na jego kolejny występ musimy jeszcze poczekać. Teraz Dobrucki, Robacki, Kasprzak i Jędrzejak. Oj, bardzo niebezpiecznie podcięty został Rafał Dobrucki, leży na torze, wyścig przerwany. Krzysztof Kasprzak, który podciął swojego kolegę klubowego, został przez sędziego wykluczony. Natomiast do szpitala udał się Rafał Dobrucki. Nie wiemy jeszcze, jak jest stan jego zdrowia. Jego miejsce zajmie Grzegorz Czechowski, pojedzie w kasku żółtym. Michał Robacki w niebieskim i w białym Tomasz Jędrzejak. Michał Robacki do tej pory 2 starty. 0 punktów na koncie. W wyścigu 10, w powtórce tego biegu na prowadzeniu. Za nim Jędrzejak, Grzegorz Czechowski na trzeciej pozycji. No i teraz zacięta walka o zwycięstwo w tym wyścigu. Michał Robacki po zewnętrznej, od wewnętrznej krawędzi toru atakuje cały czas Tomasz Jędrzejak. Ramię w ramię, bardzo blisko siebie ci dwaj żużlowcy, jednak Michał Robacki o długość motocykla przed rywalem. Na prostej zwiększa się ten dystans. Za moment rozpoczną ostatnie okrążenie. Michał Robacki cały czas na pierwszym miejscu. Będą to pierwsze punkty bydgoszczanina w kryterium masów. No i teraz Grzegorz Czechowski zbliżył się do Tomasza Jędrzejaka. Mimo że jego punkty nie będą liczone do końcowej klasyfikacji, to stara się tutaj wypaść jak najlepiej. Michał Robacki, 3-2 punkty, Tomasz Jędrzejak na trzecim miejscu. Zameldował się Grzegorz Czechowski. Niezmiernie istotne znaczenie może mieć wyścig 11 dla końcowej klasyfikacji dzisiejszego turnieju. Startują Tomasz Bajerski, który do tej pory ma na swoim koncie 6 punktów, a więc komplet. Tomasz Szanowski z 4 punktami, Wiesław Jagusz z 3 i Mirosław Kowalik z 5. Mirosław Kowalik bardzo dobrze, robi również Wiesław Jagusz i on prowadzi. Tym razem, proszę Państwa, Tomasz Bajerski na 4 pozycji próbuje przecisnąć się do przodu Mirosław Kowalik, jednak przed nim jest cały czas Tomasz Szanowski. No ciekawie zapowiada się w tej drugiej części zawodu Wiesław Jagusz, cały czas na prowadzeniu. A Tomasz Bajerski, który po dwóch startach był tutaj typowany na zwycięzcę kryterium, na razie na 4 miejscu. Ta strata może się zemścić, tak jak mówiłem, w końcowej klasyfikacji. Teraz wyprzedził na moment Mirosława Kowalika Bajerski. Mirosław Kowalik spada na 4 pozycję, jednak ramię w ramię i żużlowiec Torunia Tomasz Bajerski i zawodnik PTŻ Bydgoszcz Wiesław Jagusz z olbrzymią przewagą zmierza po 3 punkty. Drugi jest Tomasz Krzanowski. A kto przyjedzie trzeci? Czy Mirosław Kowalik, czy Tomasz Bajerski? Teraz bardzo szybko pojechał Bajerski. On urwał 1 punkt bydgoszczaninowi, a więc Wiesław Jagusz, Tomasz Krzanowski, Tomasz Bajerski i Mirosław Kowalik. W biegu 13 Jacek Krzyżaniak pojedzie w kasku żółtym, Sebastian Ułamek w czerwonym, Krzysztof Kasprzak w niebieskim i Mirosław Kowalik w białym. Bardzo dobry start Krzysztofa Kasprzaka. On wychodzi na prowadzenie w tym wirażu, ale jednak po wewnętrznej atakuje Sebastian Ułamek. Teraz bardzo mało miejsca dla Krzysztofa Kasprzaka, proszę Państwa. Fatalny upadek. Bardzo mocno zahaczył o bandę okalającą tor Leszczynianin. No, było widać, że tam za dużo miejsca nie ma dla Krzysztofa Kasprzaka. Kilkanaście minut wcześniej do szpitala na szczegółowe badania pojechał Rafał Dobrucki. Teraz na torze leży Krzysztof Kasprzak. Miejmy nadzieję, że się nic groźnego nie
nie przytrafiło, chociaż sam upadek wyglądał bardzo groźnie. Niestety, proszę Państwa, nie zobaczymy Krzysztofa Kasprzaka do końca zawodów, tak jak jego kolega klubowy Rafał Dobrucki kilkanaście minut wcześniej. Kasprzak został zabrany do szpitala, nie wiemy na razie, jaki jest stan jego zdrowia, a na wyścigu powtórzonym na polach startowych Jacek Krzyżaniak, Sebastian Ułamek i Mirosław Kowalik. Sprawcą przerwania tego 13. pechowego wyścigu został właśnie Krzysztof Kasprzak. Życzmy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Miejmy nadzieję, że tylko poza podłączeniami nie będzie groźniejszej kontuzji, chociaż ten wypadek wyglądał bardzo źle. Jacek Krzyżaniak, Sebastian Ułamek i Mirosław Kowalik. Sebastian Ułamek, teraz atak Jacka Krzyżaniaka. Blisko siebie dwaj prowadzący w tym wyścigu rzutowcy. Troszeczkę przewagę zyskuje Sebastian Ułamek. Mirosław Kowalik po bardzo dobrym starcie w pierwszym wyścigu, zwycięstwo w drugim, drugie miejsce. Teraz jakby troszkę gorzej, troszkę spokojniej. A trzy punkty do mety przywiezie jednak Jacek Krzyżaniak. Jacek Krzyżaniak, trzy punkty, dwa punkty dla Sebastiana Ułamka, jeden dla Mirosława Kowalika. Wybór 14. Rafała Dobruskiego zastąpi Marcin Jędrzejewski, pojedzie w kasku czerwonym. Tomasz Chrzanowski w białym, Andy Smith w żółtym i Dariusz Fijałkowski w niebieskim. Jeszcze zwleka z podjechaniem pod taśmę Dariusz Fijałkowski. Jego występ należy ocenić całkiem pozytywnie. W dwóch startach 3 punkty, w trzecim troszkę gorzej. Nie zdobył punktu. I teraz szansa na kolejny dobry występ. Niezły start Fijałkowskiego. Fijałkowski na prowadzeniu, tuż za nim Tomasz Chrzanowski, ale teraz na prostej wyprzedził bydgoszczanina żużlowiec Lotosu Lubrzeża Gdańsk. Blisko siebie, nie rezygnuje z walki o zwycięstwo w tym biegu Dariusz Fijałkowski. Jakby nabrał więcej odwagi, prowadzi Andy Smith. Tymczasem wyprzedził Tomasza Chrzanowskiego, jedzie na drugiej pozycji. Młodziutki Jędrzejewski nie włącza się do walki o punkty, jedzie nieco z tyłu, a na prowadzeniu Dariusz Fijałkowski. To bardzo raduje bydgoską publiczność. Z pewnością potrzebne będą dodatkowe zakupy na motocykl, na silnik. Być może z tego zawodnika w rozpoczynającym się sezonie Petrzet Polonia będzie miała z koloradości. Trochę niebezpiecznie. Andy Smith teraz pojechał, na szczęście nie doszło do upadku. Fijałkowski 3 punkty, Smith 2, 1 punkt zdobył Tomasz Chrzanowski. Jędrzejewski na czwartej pozycji. Po wyścigu 16 wszyscy żużlowcy będą mieli na swoim koncie po 4 starty. Na razie prowadzą z 8 punktami Tomasz Bajerski i Rune Holta, ale Rune Holta ma jeden wyścig mniej. Właśnie w tym 16 biegu pojedzie w kasku białym. Jego rywalami będą Rafał Kurmański w kasku niebieskim i Wiesław Jaguś w czerwonym oraz Tomasz Jędrzejak w żółtym. Wiesław Jaguś rozpoczął od przegranej w pierwszym swoim starcie, potem 2 zwycięstwa, 6 punktów. No i jest szansa na to, aby dołączyć do tych głównych kandydatów do zwycięstwa w 23. kryterium masy. Dobry start Wiesława Jagusia. Wiesław Jaguś na prowadzeniu zyskuje przewagę, ale tam jest przecież Rune Holta, który także chciałby powalczyć z polskimi żużlowcami. W ubiegłym roku pokonał swoich rywali z Polski, zostając indywidualnym mistrzem kraju, a teraz w biegu 16 wyprzedził Wiesława Jagusia, który miał fenomenalny start, ale na dystansie musiał uznać wyższość Rune Holty. Rune Holta prowadzi, Wiesław Jaguś drugi, Tomasz Jędrzejak w tej chwili na trzeciej pozycji, daleko z tyłu coraz bardziej. Rafał Kurmański, ponowny atak Wiesława Jagusia. Widać, że tutaj
Jagóś. Rulę Holta 3 punkty, Wiesław Jagóś 2, 1 punkt dla Tomasza Jędrzejaka, Rafał Kurmański bez punktu. Sebastian Łamek w kasku białym, Wiesław Jagóś w czerwonym, Robert Sabina w żółtym i Grzegorz Czechowski w niebieskim. Czechowski zastępuje Rafała Dobruckiego. Ponownie świetny start Wiesława Jagusia. Wiesław Jagóś, Robert Sabina i Sebastian Łamek. Taka jest kolejność. Grzegorz Czechowski na czwartej pozycji. Wiesław Jagóś do tej pory zdobył 8 punktów. Tak więc wie, o co jedzie w ostatnim swoim występie. 11 punktów po 4 startach ma na swoim koncie Rune Holta. No i to zwycięstwo ewentualne w wyścigu 18 Jagusiowi dałoby szansę na znalezienie się na podium. Coraz większą przewagę zyskuje żużlowiec Apatora Adriany Toruń. Wiesław Jagóś, Robert Sabina, Sebastian Łamek i Grzegorz Czechowski. Nie wygląda na to, aby coś tutaj się miało zmienić, jeśli chodzi o kolejność. Wiesław Jagóś 3 punkty, 11 w sumie, Robert Sabina 2 i 7 w sumie. Sebastian Łamek do swoich 7 dołoży 1 punkt, a zatem zakończy udział w kryterium masów z 8 punktami. Rune Holcie wystarczy 1 punkt do tego, aby zostać zwycięzcą 23 kryterium asów polskich drużynowych bez biegu dodatkowego. Rune Holta w kasku żółty, Michał Robacz w czerwonym, Andy Smith w białym i Mirosław Kowalik w niebieskim. Rune Holta bardzo ciasno tam na tej prostej. Rune Holta na prowadzeniu. Mirosław Kowalik drugi, ale troszeczkę musiał ustąpić miejsca Michałowi Robackiemu, który przebudził się w drugiej części zawodów. Rune Holta ucieka swoim rywalom. Na drugim miejscu Michał Robacki, na trzecim Kowalik, na czwartym Andy Smith. Teraz, proszę Państwa, próbował zaatakować Andy Smith pozycję trzecią zajmowaną przez Mirosława Kowalika. Dopiero na tej prostej to się udało. Andy Smith jest trzeci, a Rune Holta zmierza po 3 punkty i zwycięstwo w dzisiejszym turnieju. Rune Holta, indywidualny mistrz Polski z ubiegłego roku, także triumfatorem 23. kryterium asów polskich klub żużlowych imienia Mieczysława Połkarta. 3 punkty dla Rune Holty, 2 punkty zapisujemy Michałowi Robackiemu, 1 punkt przywiózł do mety Andy Smith, bez punktu tym razem Mirosław Kowalik. Tak więc zwycięzcą 23. kryterium asów polskich klub żużlowych imienia Mieczysława Połkarta został Rune Holta. Żużlowiec CKM-u Kuchnia Szczęstochowa uzyskał 14 punktów po biegu dodatkowym. Drugie miejsce zajął Wiesław Jagóś, 11 punktów Apator Adriana Toruń. Na trzecim stopniu podium widzieliśmy Tomasza Bajerskiego, także Apator Adriana Toruń. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne relacje.